Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek z serii Wyzwanie Dziesięcioleci. I jak widzicie, jest tu nasz Henry smutny, bo w ostatnim odcinku zrobiłam coś niecnego. Pozbawiłam życia Jamesa, właściwie no James zmarł, chorował. Wiecie, w tamtych czasach to tak, no ta medycyna nie była aż tak bardzo rozwinięta, więc James zmarł, nie wiedzą nawet dlaczego, najprawdopodobniej po prostu zmarł na serce, miał zawał, przepracowywał się, wiecie, może też geny, no nie wiemy tego, nie dowiemy się tego, więc jest to po prostu, wbijamy się teraz, jest to centralnie dzień, kiedy zmarł Henry, jest święto Halloween, no ale co, nie będziemy nic świętować, Henry właśnie smutny wraca z grobu swojego ojca, nawet Robi tutaj przyszedł, coś mu znowu wyciągnęło uszy, naszemu Robiemu. Robi też tutaj za swoim panem tęskni pewnie. Oj, widzę, że Henry bardzo chciałby się wypłakać w łóżku, ale Henry, mój drogi, musisz to wszystko sprzedać tutaj, musisz trochę tutaj pozarabiać. Dobrze, że teraz jest jesień, będziemy mogli posprzedawać trochę tych kwiatów. Może nie umrzemy tu z głodu. Oczywiście wiecie, tam James zrobił dla nas chyba jeszcze jakąś wannę czy coś. Ja zaraz tu wejdę do ekwipunku i zobaczę. No ale nie ma tego aż tak dużo. I nie wiem, myślę, że chyba będę musiała Henry'ego tutaj wysłać do pracy. Joanna no jest, jak widzicie, jest bardzo smutna. Nasz malutki Filip, nawet taty tak naprawdę nie pozna. Dzisiaj powinien mieć urodziny, ale myślę, że zupełnie nikt z domowników nie ma głowy na to. Po prostu na to wychodzi, że mały Filip ma urodziny w dzień śmierci swojego taty. Matko, jakie to jest przygnębiające. No ale dobra, widzę, że Joanna jeszcze aż tak bardzo źle się nie czuje, skoro jest w stanie, poszła przygotować jakiś posiłek, tylko nie wiem, czy przygotuje dla wszystkich. Co tu ci się dzieje, Robi? Widzę, że, nie wiem, o dziwo, reszta dzieciaków nie ma w ogóle tego. Śmierć w rodzinie? Nie wiem dlaczego. Czy ty w ogóle odrobiłaś lekcje? Czy ty odrobiłaś w ogóle swoje lekcje? Weź je odrób. A ty uzyskaj dodatkowe zaliczenia. A to nie wiem, czyje to jest. No okej, dobra, nieważne. No i co? No niestety ten nasz biedny Henry miał swoje wielkie plany, żeby zostać lekarzem. Ja myślę, że on jest na tyle uparty, że da radę. Ja też dalej na to liczę. Co się stało? Kto tu dzwoni? Emil. Emil, nie przyjdziemy do ciebie. Mógłbyś wpaść do nas. My tu mamy dużo dzieci na głowie. Jesteśmy same. Aha, przygotowałaś tylko posiłek dla siebie. Spoko. Okej. Okay. Henry, ty tak. Musisz tu po prostu czynić honory pana domu. Napełnij jedzenie dla Robiego. I weź proszę, przydziel zadanie, przyrządź posiłek na przyjęcie, żeby się wszystkie dzieci najadły. Bo Joanna, ojej. Dziewczynki, wy nie wiecie w ogóle, co się stało. No bo on dopiero, no dosłownie, no nie wiem, z godzinę temu zmarł. Wiecie, no dobra, godzinę simową, ale tutaj już przyjmijmy, że był jakiś pogrzeb. Czy ty w ogóle... No możesz opłakiwać go, więc skończ to zadanie. Dojesz, no później sobie dojesz, jak Albert nam przygotuje kolację. Ale póki co widzę, dziewczynki muszą tu sobie jakoś radzić. Dobra, ty sobie skorzystasz szybko i sprzątniesz. Co ty tutaj masz, moja droga? Nie masz stolika do zabawy. Ja ci nie... Nie, nie dam rady. Nie zrobię im tych aspiracji. Chcesz osiągnąć trzeci poziom analizy i dyskusji. Wiecie co, ja mu to na razie zmienię, bo ja nie mam co nim robić tutaj. Może jakąś inną wiedzę. Pilny uczeń. Czy jestem w stanie to zrobić? O kurde. Osiągnij trzeci poziom w trzech karierach. Ej, ale to by było całkiem niezłe dla niego. No bo mózgowiec to nie.
Bo tu mamy posiadaj rakietę kosmiczną, ekspert komputerowy nie. Dobra, zrobimy mu tego Sima renesansu na razie. Przeczytaj do końca trzy książki. Myślę, że jest to do zrobienia. Łody, ty może byś tutaj się wykąpał, co? Wykąp się. O nie, mam lepszy pomysł. Weź, zmień mu pieluszkę brudną i weź go nakarm z butelki. Wiem, że to jest niedozwolone, ale musisz tu pomóc trochę swojej biednej matce. Bo ona tu jest zdruzgotana. A, ty nie chcesz jeść? No to nie, dobra. Okej. Więc tylko przytul go. I wykąp się. O, o, słodziaki. Biedny Henry. Biedni wszyscy tutaj w tej rodzinie. Jak ja nie lubię, już pisałam właśnie w komentarzach, nienawidzę zabijać swoich Simów, nienawidzę. Ale wiecie, no czasami nie ma wyjścia. Chcemy dodać trochę więcej realizmu tej rozgrywce. Przyjaciel, który odszedł. To jest w ogóle... Ja nie wiem, co tu jest grane. Czy to nie jest twój ojciec? No to jest twój ojciec. Nie wiem, dlaczego ona jest smutna. Nie była tak blisko z tatą. No nie wiem. Dobra, nieważne. Nie smucą się tym. Coś tu się zbagowało. Dobra, Marta. Ty jeszcze trochę i co tu się dzieje? No. Umarł mój mąż! Jak ty masz na imię w ogóle? Jesteś moim bratem. Mateusz, tak? O ile dobrze kojarzę. Matka poszła spać po prostu. Ty, jak ty się masz? Okej, o, widzę, że tutaj coś dobrego przygotował dla nas Albert. Ja nie wiem, czy... Nie wiem, jak długo będzie nas stać w ogóle na Alberta. Nie mam pojęcia. Może ja tu dam automatyczne przełączanie. To pomieszczenie. Ty tu, mała, już wszystko poodrabiałaś, więc może ty po prostu idź spać. Może niekoniecznie tu, które jest twoje łóżko. Nie pamiętam. Zjesz to sobie, dobra, ty idź, śpi. A potem ty po prostu pójdziesz spać. Fuj, to było ohydne. Bardziej cię smuci jedzenie niż śmierć taty. Pięknie. Dobra, wykąpał się już tutaj. Nasz młody. Niech on idzie spać. Lekcję odrobił, chociaż tyle dobrze. Zostaw tego bobasa. On po prostu sam sobie urośnie. No, przyda się mu logika. Henrymu. Chciałbym, żeby miał dosyć wysoką. Nie pamiętam, co tam jest w ogóle potrzebne. W karierze lekarza, tak powiem wam szczerze, rzadko gram lekarzami. No zobaczymy. Wiecie, to jest ta kariera, w której możemy iść do pracy, więc myślę, że kilka razy sobie pójdziemy do pracy. To może być całkiem spoko. Co ty tam mi dziecko męczysz? Alfred. Boże, ta biedna kobieta, ona tutaj... Jej się prawie siku. Znaczy... Prawie jej się siku chce. Chce jej się siku. Jeszcze trochę jej się zsika. I później idź spać. A ty chwilkę sobie pograj. I też idź spać. Nie będę was... O matko, dobra, ty idź od razu spać. Nie gra już w to. Ja tu schowam jedzonko, żebyście mieli na śniadanie. Wyślę ich wszystkich do spania i przy okazji, wiecie co, sprawdzę sobie, co tutaj mam. Z tych rzeczy, które nam jeszcze zdążył zrobić James. No, wszystkie rzeczy, które wyrzucił. Dobra, mamy tak. Dwie wanny. Mamy jeszcze jakąś komodę starą urodzinową. Mamy części, ale to jest nie za dużo warte. Jeszcze więcej części. Bo sprzedajemy, to myślę, że pieniądze nam się przydają. I jeszcze więcej części. Wiecie, to grosze są, ale... I jeszcze więcej części. I jakaś bajka dla dzieci. I futro naszego kota. I tak, ja się tu zastanawiam,
Czy ja przypadkiem tutaj nam Jamesowi nie znajdę jakiejś pracy dorywczej? Znajdź pracę. Może jakoś nam się uda tutaj, wiecie, pogodzić tą sytuację. Chociaż mam nadzieję, że się nam chłopak nie zajedzie. Ej, a co ty tu robisz? Dlaczego ty nie śpisz? Może ja jej kupię ten stolik do malowania, chociaż powiem wam, on mi tak tematycznie trochę mi tutaj nie pasuje. Nie mamy takich stolików wyglądających na stare. Mała, idź spać. Śpi, proszę cię. Ja wiem, że ty jesteś rozbawiona, ale... Ty śpisz. Dobra, widzimy się rano. Budzę już tu powoli nasze dzieciaki ze snu, bo wiecie, to już piąta. W tych... O, matko! W tych simowych godzinach to mało kto się tutaj połapie. Dobra, weź idź, skorzystaj może tutaj, bo tu się twoja siostra kąpie. Wstawaj. Okej, i co my tu możemy mu znaleźć? Tak na tamte czasy... Kurde, to jest praca tylko w weekend. Tak. Tutaj co? Opiekunka do dzieci. Trochę tego nie rozumiem. Na czerwono jest zaznaczone, kiedy pracujemy, czy na niebiesko? Nie, dobra, na niebiesko jest zaznaczone, kiedy. Kiedy to obejmuje. Czyli my byśmy chcieli jak najwięcej. Pracownik sklepu to jest trochę tak... Tego baristę damy, że w barze pracuje. Wiem, że to nie jest bar, ale... Pracownik fizyczny, spoko to by było, ale to, że to jest tylko weekend... Trochę mało. Ratownik wodny. No nie bardzo też mi to pasuje. Pracuje. Fast food to już w ogóle. Dobra, weźmiemy tego baristę. Zamienimy. I tak nie będziemy widzieli tak naprawdę, gdzie on pracuje. Więc... Dobra, niech będzie barista. Zawsze to jakaś, jakieś pieniądze. O nie, o matko, kot jest chory. Jak my go zabierzemy teraz do weterynarza? O nie, kibelek jeszcze zepsuty, musisz naprawić to. Henry, nam się nie przelewa, nie masz wyjścia. Wielka loteria, nie, kurde, zapomniałam to usunąć. Zazwyczaj to usuwam, bo to takie troszkę bez sensu jest. No ale dobra, dzieciaki i tak tego nie mają. Kot nam zachorował, o nie. Wiecie, w tamtych czasach weterynarze owszem byli, ale ja myślę, że oni bardziej byli tak do, kurczę, do zwierząt bardziej takich hodowlanych. Nie wiem, czy ktoś w 1900 roku chodził z kotem do weterynarza, nie wydaje mi się. Co ja mam tu zrobić? Jejku, ty idziesz zaraz tutaj do szkoły. Nie masz wyjścia. On ma jakieś pchły, ten biedak. Pierwszy dzień w liceum. Ach, ale ja ich tu załatwiłam. No już, już, idźcie. Dobra, Susan poszła, Marta poszła i Henry poszedł. Może zdobywaj przyjaciół. Może ty też po prostu zdobywaj przyjaciół. I ty też. Polepszcie sobie trochę humor. Oj, Joanna, ja tu dla ciebie specjalnie... Strój zmieniłam, moja droga. Ty jesteś jeszcze w żałobie. Chciałabym, żeby ona no, na czas... Żałoby jednak miała te ciemne ubrania. O matko, ten biedny kiciak, to on tam
Wszystko nam dobra. Ja z nim muszę iść. Muszę go zabrać do kliniki weterynaryjnej. Prywatna zemsta. Marta! Ty i prywatna zemsta? Aż zapauzuję na chwilę. Łobuz zabiera jej ciastko, tak jak Marta to przewidziała. Za to łobuziak nie przewidział, że ciastko jest nafaszerowane środkami przeczyszczającymi. O matko, Marta. No i jeszcze musimy się spłukać na kota. Boże, ale on tak wygląda, nie. Musimy, ja nie mogę. Ja wiem, że to może jest mało realistyczne, ale ja nie pozwolę na to, żeby męczył. Jeszcze święto zbiorów. O Boże. Okej, akcja była na tyle szybka, że już udało nam się wrócić od weterynarza. Wyleczyliśmy Robiego. Ostatnia pamiątka po Jamesie. I weź go postaż. Filip, jaki ty będziesz, Boże, rozrabiaka? No trudno. O, jeszcze ma włosy po mamie. Chociaż prezenty podostaje. No i patrzcie, jaka tu jest sprawiedliwość? Marta nie jest smutna, Suzy nie jest smutna, ale już Filip jest smutny. Nie, ja mu to usuwam. To jest bez sensu, żeby on to miał. Przecież on w ogóle swojego taty nie znał. Weź się pobaw tutaj, mały, czymś. Układaj. Ty jak się masz? Ty chyba niedługo będziesz musiał iść. O której ty idziesz do pracy? Praca, praca. Co? Aha, on przed szkołą będzie chodził. Dobra, okej, weź pograj sobie. Ja wiem, że ty jesteś mega smutny po prostu. No ale tak to w życiu bywa. Dziewczyny, wy sobie poodrabiajcie lekcje. Może ten klub sobie otworzymy. O proszę, ja tutaj dodam jeszcze Suzy. I sobie rozpoczniemy spotkanie. Niech oni sobie poodrabiają te lekcje razem. Mi będzie trochę też łatwiej dzięki temu. O, proszę, Joanna ma świetną reputację. A, pograj może coś sobie, o. Brzdąkaj dla inspiracji. Co tu mi się dzieje? Dobra, ty sobie odrób te lekcje, a potem sobie dojedz to. Potem ty sobie dojedz to, bo to pewnie twoje. Do kogo ty jesteś podobny, Filip? Filip z konopi. Ale ma loki. No, coś słabo mu to idzie. Ta logika. No, jest smutne. Dobra, może niech on sobie coś poczyta. Czytaj. Co ja mogę tu dać? O, logika. Czy to mu zaliczy w ogóle do przeczytania do końca książki? Dobra, przeczytaj tą książkę. Może. Ale nie widzę, żeby dziewczyny przyszły. Zrobiłam chyba, otworzyłam to spotkanie klubu, ale nie przyszły. O, przyszła. A ty dlaczego ty mi się przybrałaś? No nie, Olga. Ja tu tak ciężko pracowałam. No. Krzak róży zasadził. No co za kurde. Alfred. O, jak to tu na rowerze przyjechał? Spoko, wiecie co? Gdyby jeszcze nie ten kask, to by całkiem fajnie to tak retro wyglądało. Ej, ale bez tego. Klasyczna ma być. I średnia, a nie taka głośna. Możesz w ogóle tutaj się pożalić. Pięknie, wszyscy tu sobie siedzą, spędzają czas. A co robi Joanna? To łóżeczko chyba możemy też już wywalić. Nie chcemy go.
Filipa by nam się przydało przebrać. Zaraz tu wskoczę szybko. No ale póki co to... Chociaż dobra, sprzedam to łóżeczko. Czy ja chcę gdzieś wyjść? Cliffy? Nie. Ale bym cię do siebie zaprosiła z przyjemnością. Dobra, sprzedaję szybko łóżeczko i zaraz sobie wskoczymy i przerobimy Filipa. Nasza rodzinka. Filip, pokaż się no tu. Słodki jest. Wiecie co? Zostawię mu chyba te loczki. Fajne są, pasują mu, podobają mi się. Brewki mu. O, jejku, ale on jest uroczy. Dobra, detale skóry jakieś mu damy. Coś to zmieniło w ogóle? Które lepsze? Nie wiem. Ten Brighton czy te? Oba są fajne. Dobra, zostawimy mu te. Rzęski mu dodamy. O, wow, ale rzęsiska. No, no chłopcy też mają rzęsy. Więc mu dodamy. Do każdego stroju. Upiększymy go trochę. No, uroczy jest. Okej, jakoś go tu trzeba ubrać. Ja tu nie będę się jakoś, wiecie, rozmieniała za bardzo, jeśli o to chodzi, ale w sumie to nie wiem, co sądzicie. Jakie tam powinny być dalsze losy Joanny? Bo wiecie, ona... Żyjemy w takich czasach, że no w przypadku Joanny, nie wiem, czy ona tak długo by była sama. Czy my coś powinniśmy w ogóle z nią zrobić? Wydać ją powtórnie za mąż? Wiecie, ona teraz ma... jest w żałobie, więc no nie będziemy ją za nikogo wydawać na siłę. Ale myślę, że prędzej czy później będzie trzeba o tym pomyśleć. Chociaż z drugiej strony, wiecie, Joanna też jest na tyle charakterną osobą, że nie wiem, czy ona by tak dała o sobie łatwo decydować. Zresztą wiecie, jej rodzice nie żyją. Nie ma kto jej rozkazywać, żeby powtórnie wyszła za mąż. No i nie wiem, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Bo ja tak trochę myślę, że jakimś cudem, póki co Joanna, wiadomo, jest zdruzgotana, ale to nie będzie wiecznie trwało. Myślę, że weźmie się w garść, przypomni sobie o dzieciach i będzie coś starała się kombinować w tym temacie. Na pewno wiecie, Joannie też zależy na tym, żeby Henry został tym lekarzem. No na pewno byłaby z niego bardzo dumna. Wie o tym, że Henry jest bardzo ambitnym simem. Właściwie to osobą. W co ja mam cię tutaj ubrać, mój drogi? To takie jeszcze nie te lata. Nie mam tu za dużo tych ciuszków. Jak macie jakieś ubranka, które by jeszcze mi tutaj pasowały w takie retro klimaty, bo wiecie, my tu wkroczymy zaraz w 1910, później mamy jeszcze 1920. Ja też oczywiście postaram się zrobić takiego haula zakupowego na kolejne lata, żebyśmy mieli tutaj w co ubierać nasze simy. No i też taki, wiecie, taka szybka wyszukajka, żeby też inne osoby w łatwy sposób mogły sobie tutaj znaleźć linki do fajnych rzeczy do swojego wyzwania, jeśli prowadzicie na przykład, nie nagrywacie, ale prowadzicie po prostu, tak o, dla siebie, taką rozgrywkę. Czy są tutaj jakieś rajstopy? O matko, mój sąsiad zaczął wiercić. Więc z góry was przepraszam. Mam nadzieję, że zaraz skończy. Dobra, i buciki. Nie będę go tu jakoś chociaż on akurat dożyje. Dożyje chyba w wieku todlerowym zimy, więc coś może bym mu to dała. No nie mam za bardzo co. Nie mam takich czapeczek. To by było całkiem spoko, ale ma taki przypałowy pomarańczowy. No nie mam. No nawet na siłę tutaj nic nie wymyślę. Ten czepek to w ogóle to... Boże! No jeszcze dla dziewczynki to by przeszło, ale... Ło, jaka tu chusta w ogóle jest, ale ładna! To z tego dodatku fanowskiego. Wow, fajna, ale to może też nie na to wyzwanie, niekoniecznie teraz. Dobra, to ja go chyba co?
Nie no, ten elfi czepek to nie, 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 nie. Zostawiam go bez czapki. No i to jest nasz mały Filipek. Wygląda całkiem zacnie. No i Filipek bawi się tutaj z mamą, ale widzę, że jest w cholerę głodny. Filip, ja ci tu przyniosę z lodówki, będę dobrym simowym bogiem. Przyniosę ci tu coś z lodówki, żebyś sobie zjadł, bo ty zaraz tu będziesz wredny. Znaczy będziesz się złościł, więc sobie zjedz. A ty po prostu poszedłeś spać. A ty nie powinieneś siku czy coś? Tak tylko mówię. Idź siku. Zaliczyło ci tą książkę? Nie zaliczyło ci. Możesz analizować. Ja bym chciała, żebyś ty to naprawdę przeczytał. Emil znowu mnie do siebie zaprasza. Emil, przyjdź do nas, proszę cię. Zapraszam, naprawdę też. O, jakim cudem ten mały skubaniec tu zszedł? Nie mam pojęcia. Czy my możemy już mu ściągnąć? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, dobra, okej. Chociaż może opieka. Zdejmij kołnierz, dobra, jest już. Weź zdejmij temu biednemu kotu. No. Jest zdrowy, jeszcze troszkę pożyje. Emily jest urocza. Mam na nią też pewien plan. Pomyślałam sobie, że Emily bardzo by chciała zostać nauczycielką. To taki jeszcze jeden z niewielu zawodów chyba, który w tamtych latach by przeszedł dla kobiety. I Emily też chciałaby pójść na studia. I tak planuję, może ja bym ich razem wysłała? Wiecie, przenieśliby się do innego miasta. Ale dobra, okej. Nie chcę tu na razie wybiegać za bardzo w przyszłość. Kto tu dzwoni? Kate, ty... No chodź tu do nas, muszę ci odmówić. Ale może ja bym ciebie rzeczywiście tutaj zaprosiła. Pamiętacie nasz stary klub? Może zaproś Kate, ty się... Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, no. A dziewczynki, wy jak się macie? Ty wszystko poodrabiałaś? Proszę cię, ogarnijcie się, dzieci. Dobra, ogarnęłaś to. Boże, Olga mi się przebrała. Ogarnęłaś się? Ło, ty tu nieźle wywijasz. Idź spać, mała. Idź, idź. A ty? No, ty jak tylko tutaj odrobisz, to też proszę cię. No dobra, możesz tam... O, to było ciekawe, że ktoś... Ja to też tak mogę rozumieć, że ktoś... coś chciałam powiedzieć. Ktoś usłyszał o tym, że Joanna owdowiała... I tutaj ma zamiar zagiąć parol na nią. Czy ty w ogóle masz zamiar porozmawiać z nią? Gdzie ty w ogóle jesteś? I dlaczego ty chodzisz w piżamie? Człowieku, tak nie wypada. No, Boże, biedactwo, weź się przebierz. Może poproś o pochuśtanie się razem, Emily. Chodźcie, dzieciaki. Emily? Oż, kto tu przyszedł? Olga. A ty co tu masz? Zmień strój. No dobra, masz zmieniony. No, poproś o pochuśtanie się razem. Dziewczyno, ty tu zmieniłaś ciuchy. Mimo, że cię przebrałam, przemęczyłam się. Ups, mały, co się dzieje? A, wpadłeś tutaj tylko po to, żeby nam powiedzieć, że ci się chce spać. Świetnie, idź spać. Ty już chyba potrafisz sam tam chodzić, tak? Psujecie mi tu klimat! Kłócą mi się tutaj, ojejku. A ty? Ty też idź spać. No, biedny Henryk. Czy jak go nazywam, Henryk? Czy ty odrobiłeś lekcję? Tak jak cię prosiłam. Ojej, nie odrobiłeś.
No dobra, niech będzie. Boże, już jest tak późno, ja chyba kończę tutaj spotkanie tego klubu. Nic mi tu z żadnych... Chociaż dobra, niech już dokończą tutaj odrabianie lekcji. Przynajmniej. Pogadaj tu z dziewczynami. No, poodrabiane? To kończymy to spotkanie. Idziemy spać. Boże, gdzie ja go chciałam położyć? Idź tu spać, mój drogi. Budzę tu już wszystkich, znowu czwarta godzina, oni wszyscy wstają. Czy ty możesz w ogóle, mały, sam... Nie, nie możesz sam skorzystać. Ty śpi. Nie wiem, jakim cudem on w ogóle jest w stanie tu spać, ten nasz mały Filip, ale jakimś cudem. W sumie... Henry też. Lekcje za 4 godziny, a kiedy ma robotę? O matko, za godzinę. O szlak. Wstawaj, weź i coś chociaż zjedz. Nie wiem, czy on ogarnie ten temat szkoła-praca. Ten człowiek będzie wykończony. No ja wiem, że loteria nie należała do udanych, no ale tak czasami bywa. A ty nie miałaś coś zjeść? Hej, Suzy, weź resztki. To chyba jest priorytet, nie? Ty też już masz całkiem nieźle zabawę, to też sobie weź resztki. Kurde, ten prysznic, powiem wam, tak by się przydał. Czy ty nie powinieneś iść do pracy? Idź do pracy. No, no powinien. Dobra, weź to już zostaw. Nie mogę go... No nie mogę go wysłać do pracy. Ale jaja. Czy on pójdzie do tej roboty? Nie wiem, coś mi się tu zepsuło. Hej. Czy on powinien pójść po prostu, nie wiem, automatycznie? A, dobra, jak coś, to go po prostu jako pracownika fizycznego wyślę. A on póki co niech po prostu się już wykąpie. Jak nie chce iść do tej roboty. A, dobra, i wszystko jasne, mamy święto zbiorów, a ja go wysyłam na siłę do roboty. Weź sobie pograj. Ty tutaj chyba nic już nie lubisz, moja droga. O matko, Henry płacze w kąpieli. Biedny. O. Matko, jak mi ich szkoda. Filip, wstawaj. Wstawaj, szkoda dnia, podejdź tutaj. Musisz coś zjeść, dziecko drogie. Ty się... Ty mała zjesz. O, ty już kończysz, więc napełnij miskę. Poczty jeszcze nie było. Dobra, póki co finansowo nie jest źle. Więc... No i krzak róży nam tutaj urośnie. W miejscu, gdzie jest grób ojca. I może byśmy zaprosili sobie rodzinę, żeby pobyć z wszystkimi. A może my ten klub po prostu powiększymy? Tak myślę teraz. Mamy miejsce. Moglibyśmy na przykład tutaj dodać Harolda. Czy my możemy sobie dodać jeszcze jedno miejsce w klubie? O, spoko. I możemy Samuela dodać. O, i będzie zarąbiście. Okej, okay, czekajcie, bo ja tak w sumie... Nie wiem, Annę bym tutaj stąd wywaliła, tak szczerze mówiąc. Ale nie mogę nawet jej wywalić. Mogę tylko siebie wywalić. Bo bym kogoś tu jeszcze z rodziny zaprosiła. A dobra, masz wyrąbane na to. Rozpocznij spotkanie. Dobra, niech tu przyjdą po prostu tak zwani klubowicze. Ło, ty jesteś tutaj. Co ty zjadasz? Ojej, dziecko drogie. Jesteś głodny.
Już ci tutaj damy, chodź tu, weź porcję. No chodź. No zjedz coś normalnego. Boże, wszyscy są smutni. Nie wiem tak szczerze mówiąc, czy to przez tą żałobę, czy ogólnie. Henry w ogóle nie lubi nic tutaj tak specjalnie z tego święta zbiorów. Filipek. Dobra, ty się wykąp, później poprosimy Alfreda, żeby cię wykąpał. A ty, dobra, dostałeś ten level, to już idź to po prostu zbierz. Skorzystaj i tak dalej. A Joanna może niech przyrządzi wystawny posiłek. Kolacja z rybą, niech będzie. Boże, dobrze, że chociaż na tych różach coś tutaj zarabiamy. Też za niedługo nam się skończy. Ale póki co się przyda każdy grosz tak naprawdę. Alfred, on chodzi w tym szpowym stroju. Wyskoczył mi znowu. W tym. Czy to jest twoje? Ja bym to najpierw sprzątnęła. Wiesz? Dobra, wiecie co? Ja muszę te zadania domowe tutaj posprzedawać, bo to leżą tutaj i mi tylko umieć w wyposażeniu. Umieć w wyposażeniu, a to siomi z tym, ale idealnie nam się tutaj dziecko wychyliło, bo akurat będziemy tutaj teraz świętować. O, mały przyszedł synek Kate, Samuel. Ile ty tych książek tutaj przeczytałeś? Żadną. No trudno. No pomyślałam, że może niech zaprosi Emily do spędzenia czasu razem. Ogrzej się może trochę. O, nasz biedny Henry. Wszystko było takie idealne, ale niestety. Tak czasami bywa. Widzicie, nasze pierwsze pokolenie było dużo biedniejsze, ale dużo spokojniejsze. A teraz, o, przynajmniej idzie Emily. Nasz promyk słońca, nasza Emily. Emily mi się kojarzy trochę z Anią z Zielonego Wzgórza. Jeszcze też bym chciała, żeby była nauczycielką. Przywitaj się może z Emily. Wyraź dziękczynienie. O, słodziaki. No. O, nawet Harold. Harold, tak, dobrze zapamiętałam. Ubolewa nad śmiercią. Mimo że aż tak dobrze się nie znali. A możemy dać? Spróbuj, spytaj, czy możesz pochuśtać Emily. O, ja tu muszę trochę obfocić nas. Zaraz wracam. Chociaż wiecie, coś na osłodzenie tego smutnego czasu, nie? Miejmy coś z tego życia naszego. Dobra, to co może? Czy ty skończyłaś w ogóle ten wystawny posiłek? Gdzieś ty go zostawiła? Halo, halo? Czy ona go... Nie wiem. Czy wy tu coś widzieliście? Bo ja tu nic nie widziałam. Czy ona gdzieś w jakieś dziwne miejsce to położyła? Jesteś smutny, wiem. O, poczta przyszła. No dobra, nie masz wyjścia. Ejku, jak tu brudno! Co tu się stanęło? A ty po prostu poszedłeś sobie spać. No dobrze.
Czy ona zrobiła to jedzenie? Matko, a jeśli je zrobiła, to gdzie ono jest? No nie wiem, chciałam tu podać wystawny posiłek, ale wychodzi na to, że nie mogę. O Boże, jeszcze wszystko się psuje jak na złość. James, gdzie jesteś? Nie. A ty śpisz, chłopie. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak. Mama i tak tego nie przyrządzi. Po prostu ty to zrób. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś obrzydliwe. Wiem, że on jest śpiący i w ogóle, ale... A dlaczego ty jesteś śmierdzący? Matko, co tu się dzieje? I dlaczego nie można... Co jest grane? Czy ty nie powinieneś... Nie powinni cię tu wykąpać, dziecko drogie? Dobra, ja później go wykąp po prostu. A, on po prostu narobił w pieluchę. Ty gotujesz. Czy tam ktoś upadł, czy mi się... Nie, dobra, chyba mi się wydawało to. Anna nam sprząta tutaj. Dobra, niech sprząta. O, Henrymu chyba niezbyt idzie gotowanie. Ucz się życia, chłopie. A matko. Tu to, tu tamto. Czy ktoś w ogóle może coś zrobić z tym dzieckiem? Joanno, proszę cię, wykąp tego małego brudasa. Matko, wykąp to dziecko! Proszę! No. Dziękuję. Jest mega śmierdzące, mega śpiące i w ogóle wszystko. A potem pomoc z nocnikiem. No, a ty nawet nie poczekałeś, nie zawołałeś na wystawny posiłek. Dobra, zawołaj wszystkich na ten wystawny posiłek. Zjedzcie razem. Boże, w co jest ubrany? W co ty jesteś ubrany? Emil! Matko. Psujesz mi tu widok. Prawie idealnie by było. No, nawet prawie wszyscy się tutaj przy stole mieszczą. Joanna oczywiście. Joanna zaprosiła wszystkich, ale widzę, że chyba ma to gdzieś. Mały. Nie wiem dlaczego on. Gdzie on jest? Boże, po co ty tu schodzisz? Dlaczego? Nie, mama niech ci pomoże. Nie wiem, czy ty musisz to jeść. Po prostu. Widzicie, i tak to wyglądają tutaj nasze początki. Próby w ogóle jakiejkolwiek radzenia sobie bez taty. Można powiedzieć, że tutaj to taka, wiecie, niby tu już są święta, ale to taka stypa bardziej. Chociaż Joanna ma się całkiem nieźle. Czy jej już się skończyła jakimś cudem żałoba? Tak. Ale jeszcze potrzymamy ją trochę. W tym tutaj naszym ubraniu. Spoko to tak wyszło, bo w sumie dorośli tam sobie siedzą, a dzieciaki tutaj, przy małym stoliku. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że właśnie Samuel nie jest ubrany tak, jak powinien być ubrany, ale... Ja jestem ciekawa, no słyszę właśnie, mój toddler padł. Ma 8 na 13, czyli jeszcze trochę i on będzie większy. Sikasz się tak, wiem. Weź w ogóle, ja mu tu minimalnie sczytuję tą energię. Pomoc z nocnikiem, teraz, mamo. Czy ty możesz w ogóle? No, chyba możesz. Dobra, jest świetnie. Bo tutaj młody też nam zaraz padnie. Dobra, to ty jutro już idziesz normalnie, pełnoprawnie. Dobra, jest zbyt nieswój.
Okej, idź po prostu spać. Chciałabym, żeby zarwał noc, żeby może się jeszcze trochę pouczył albo poczytał książki, ale patrzcie na niego, no po prostu ten człowiek jest w rozsypce. Ty chcesz się bawić jeszcze? No dobra, ja to nawet rozumiem, patrzcie, ale ją ciągnie do tego. Nie, no myślę, że zrobimy z naszej małej Marty pielęgniarkę. Coś mi się tak wydaje. Co do ciebie jeszcze nie mam żadnych planów, Suzy. Ale myślę, że coś wymyślimy. Dobra, o. Wysiusiał się. Jest, ale jest głodny znowu. Bajka na dobranoc. I tyle właściwie. Boże, to dziecko będzie miało tu ciężkie życie, bo nikt nie będzie miał na niego czas. Wiesz co? Ty może idź po prostu spać. Mała, tak. I ty tak samo idź, proszę cię, spać. Już jest, może jest dopiero 18, ale... Ale myślę, że to już najwyższa pora. No. Nie, nie opowiesz mu bajki. Dobra, no to śpi mały. Nie mamy czasu na takie pierdoły. No i mama, ty o siebie zadbasz tutaj trochę. Zakończymy to spotkanie. Świetnie, po prostu nie wiem, kto nam to naprawi. Wykąp się. Skorzystaj i weź spać po prostu. I tyle. Tak sobie zakończymy ten dzień. O nie! Kto tu się w ogóle pojawił? James! Oho! O nie! To jest takie przygnębiające. Oho, będzie nas nawiedzał i jeszcze jest smutny. James! O nie, obejmij czule. Oho, rób zabawne miny. Idź do taty. Nie. Idzie mały. Czy on się w ogóle obudził? Idzie. Jego pierwsze spotkanie właściwie. Jejku. To chcę. Ja chcę takiego screena, ale może ze ścianą. Jejku. No nie. Uwierz w ducha. O, proszę, i rozbawił tatę. Duch się zrobił różowy. Mała się tutaj. Dobrze, ty. Kurde, taka pora ona. Weź resztki. Albo nie, dobra, nie bierz tych resztek. Zjedz to, co tu leży na ziemi. Potem uzupełnij. Potem właściwie nie mam pomysłu na ciebie, co ci tutaj zrobić. Ty tutaj tak całkiem nieźle się masz. Kreatywna 6. Spoko. Umysłowe 5, całkiem nieźle. Ale żadnego bonusa z tego nie będzie. Pobaw się tymi lalkami trochę może, co? Ty tutaj spędzasz sobie czas z tatą. O, no to jest po prostu przeurocze. Co tu jest w tej bajce? O, tęsknię za Jamesem. O, matko, Alfred! Psujesz nam tutaj klimat. Ach. Dobra, Henryczek, ty może wstań tutaj, wykąp się, zjesz coś sobie. Chciałabym, żebyś poczytał książkę. Dobra, Henryka obudziliśmy, pójdzie się... Dlaczego wykąpie? The fuck? Chciałam, żeby on się wysikał. Co ja robię w ogóle? Wysiusia się, zje resztki i chciałabym, wiecie co, żeby poczytał, przeczytał jakąś książkę. Czytaj
No cokolwiek, weź, może kryzysowa stodoła, whatever. Ale, a ty dlaczego jesteś zły? Bo ty chcesz spać, tak? No super. Ekstra, ale nie brudź tu, bo ktoś tu będzie musiał sprzątać. Alfred niech ci pomoże w sikaniu. A później po prostu pójdziesz spać i tyle. Dziewczynki są pobudzone. Tobie jeszcze przydałoby się coś zjeść, więc weź sobie resztki. I tyle, bo wy dziś idziecie do szkoły, dzieciaki. Halo. A to on sobie czyta i je. Aha, można i tak, dobra, okej. Okay. Mimo, że to trochę słabo wygląda, że walnął sobie kawałek ryby, to mimo wszystko całkiem miło. Troszkę już mu przeszło. Wow, co ja tu robię? Sorki. Nie jest źle z tym naszym Henrym. Trochę się tutaj ogarnął. O, tata do nas przyszedł. Przyszedł poczytać. Nie wiem, myślę, że chyba Jamesa będziemy musieli odwołać w zaświaty, bo jak nie, no to mi serce pęknie, jak ja będę go tak widziała. Będę miała jeszcze większe wyrzuty sumienia, że go zabiłam. Dobra, śpi. Jak tylko się wysiusiasz. Co ty mała chcesz od swojego brata? Sprzątasz? Grzeczne dziecko, Marta. Grzeczne. Póki co, jakoś finansowo się tutaj mamy. Tata nas nawiedza, ale nie będziemy go zmuszali, żeby nam robił stoły. Mamy kurczę nawiedzony dom. O, kibelek się zepsuł, super. Czy robi, znowu się źle czuje. O nie, czy mi się wydaje? Ja mu kupiłam specjalnie. O, ty masz iść do pracy. Dobra, zostaw tą książkę. Doczytasz ją sobie później. Nie zwracamy uwagi na to, jak on wygląda, jak się prezentuje w tym dziwnym ciuchu. No kurde, no pchły ma, znowu jest chory. No ja, on tak teraz ciągle chyba, nie? No nie zdążysz odebrać. Zapytaj inne dzieci, nieważne. Henry poszedł do pracy, będzie starał się tutaj pomóc trochę mamie, bo wie dobrze o tym, że może być trochę ciężko, chociaż mi się wydaje, że wiecie, no Joanna nie jest jakaś głupia. Dobrze wie, że James musiał naprawdę ciężko pracować na to, żeby utrzymać cały ten piękny dom, tą sporą posiadłość, zaraz no centralnie nad morzem, przy porcie. I co to tu wyrosło? Przyjmij na własność, weźmiemy to sobie. Zawsze przyda się jakiś hajsik. O, możemy też tutaj ewoluować. Fajnie. No i wiecie, no kurczę, na razie jest całkiem nieźle. Naprawdę bardzo dobrze, muszę przyznać. Posprawdzamy sobie jeszcze, co tutaj mamy. Pozbieramy sobie te kwiaty. A niech będzie. Niech to Joanna zrobi. Ewoluujemy je, bo wiecie, one wtedy też są trochę więcej warte. I to wszystko? No dobra. No to sprzedamy wszystko. I no i co? I wiecie co? Myślę, że skończę na tym ten odcinek. Nic takiego się w nim nie stało, tak naprawdę. Postarzyliśmy Filipa tylko. Rozpoczynamy tak naprawdę całe nasze życie dopiero teraz, bez Jamesa. Będziemy sobie musieli jakoś radzić. Myślę, że mimo wszystko postaram się wysłać Henry'ego na studia. Tak jak mówiliście, tak jak mi radziliście, no fajnie by było, żeby wiecie, był jednak tym wykształconym lekarzem. Może ewentualnie, tak jak też mi radziliście, poszukam tego moda, który skróci mi zajęcia o połowę, bo jednak wiecie, no nie chciałabym, musimy jeszcze wcisnąć w to nasze pokolenie Henry'ego wojnę. Jak to opuszcza pracę? Nie opuścił pracy. Co mi tutaj ściemniacie? Więc musimy wcisnąć jakąś tą wojnę jeszcze w tą całą naszą historię. No i wiecie, żeby tutaj zmieścić studia, wojnę, jeszcze jakiekolwiek życie, no bo jednak chciałabym, żeby ten nasz Henry miał jakieś życie, miał jakąś żonę, no musimy mieć po prostu. On musi mieć czy to córkę, czy syna, jakoś sobie później poradzimy z tym, nie? Ale coś tu musi mieć. Henry w tym wieku, Boże, on już zapija smutki.
A, i się cieszy mega z tego powodu. No dobra, okej. I jeszcze patrzy na telefon komórkowy. Super, ekstra. No i co? I myślę, że na razie zakończymy sobie ten odcinek. Ja Was jutro zapraszam na kolejny odcinek RWDG, w którym postarzymy sobie naszego Davida. Wejdzie w jeszcze bardziej buntowniczy wiek nastoletni. Będzie się buntował przeciwko swojemu tacie i przeciwko życiu farmera. A na niedzielę zapraszam Was na kolejny odcinek. O, słodziaki, wyzwania dziesięcioleci, gdzie mi tu uciekacie? W którym coś tam już mam też zaplanowane na tą naszą niedzielę, więc póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka i pa!